Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo, a w dzisiejszym materiale będę kłapał dziobem na temat NVENCa. NVENC jest to encoder, który możecie znaleźć w kartach graficznych NVIDII, no i jak sama nazwa wskazuje, bierze on na siebie część związaną z obróbką materiałów wideo, więc jeżeli ktoś z Was przykładowo montuje filmy albo streamuje, może robić to po prostu szybciej, wydajniej lub z większą ilością klatek na sekundę. I co ciekawe, nawet jak ktoś z Was ma jakąś starszą kartę NVIDII, może mieć ten encoder i nawet nie wie, że może mu się do czegoś przydać. W kartach NVIDII mamy NVENC, o którym mówiłem, jest to encoder, ale mamy także NVDEC, czyli decoder. Warto powiedzieć, że on na przestrzeni różnych generacji kart graficznych może mieć różną wydajność. Przykładowo NVENC w karcie RTX 2060 Super będzie wydajniejszy niż taki w karcie GTX 970. Co jest jednak fajne, NVENC ma taką samą wydajność przykładowo w GTX 1660, RTX 2060 Super, czy nawet 2080 Ti. Więc w przypadku montowania filmów nie zawsze upgrade karty graficznej może nam tak dużo dać, jakbyśmy chcieli. Ale z drugiej strony oznacza, że wcale nie trzeba wydawać fortuny, żeby dużo szybciej renderować materiały, czy wygodnie streamować. Jeżeli chodzi o program do montowania, no to ja naturalnie skupię się na DaVinci Resolve, bo głównie z niego korzystam. Jednakże warto powiedzieć o tym, że na dniach Adobe wprowadziło do programu Premiere również w końcu obsługę tego encodera, więc również w przypadku Adobe Premiere jesteśmy znacznie szybciej w stanie wyrenderować nasze materiały bez oczywiście kombinowania z pluginami, które istniały już dużo wcześniej. Zanim jednak ruszymy do oboju, zapoznajcie się z platformą testową, jakich części użyłem do dzisiejszego materiału. Zagłębmy się jednak w program DaVinci Resolve Studio 16. NVENC nie tylko pomaga renderować, ale także przykładowo generuje miniaturki, które można zobaczyć tutaj z boku, czy akceleruje linię czasu, więc wszystkie tutaj te miniaturki, czy materiał, który odtwarza się w locie w programie do montowania, jest akcelerowany i dzięki temu działa to wszystko bardzo szybko. No w przypadku renderów również jest całkiem obiecująco. W przypadku filmu Full HD, który nie jest specjalnie długi, widać tutaj czarno na białym, że całkiem sporo zyskujemy korzystając z takiego encodera i wybierając go w ustawieniach. W przypadku 4K również widać całkiem sporą przewagę. Oczywiście warto powiedzieć o tym, że render też zależy od typu projektu, bo jeżeli ktoś z Was przykładowo robi dużo kolor korekcji, robi jakiś grading, dodaje jakieś animacje czy stabilizację klipu, no to może się okazać, że faktycznie mocniejsza grafika tutaj będzie Wam bardziej przydatna, bo po prostu te obliczenia akurat nie są wykonywane przez NVENC, tylko po prostu przez rdzeń karty graficznej. Wiecie, co jest najciekawsze w tym wszystkim? Że tak de facto przez to procesor zaczyna mieć naprawdę niewielkie znaczenie, jeżeli chodzi przynajmniej o same czasy renderu. Tutaj w sparowaniu z RTX-em 2080 Ti możecie zerknąć na wykres Full HD, a także na wykres w 4K. No, wygląda on aż mega komicznie. Chodzi w tym o to, że możemy użyć naprawdę stosunkowo słabego procesora do mega mocnej karty graficznej i te wyniki będą praktycznie takie same, procesor nie ma tam zbyt wiele do gadania. I dochodzimy do swego rodzaju paradoksu, że może się okazać, że zestaw z czterordzeniowym Ryzenem 1200 i przykładowo GTX-em 1660 Super będzie renderował filmy w podobnym czasie jak komputer z i9 i RTX-em 2080 Ti. Ciekawych czasów dożyliśmy. Jednakże jak mówiłem na początku materiału, NVENC przydaje się także w streamowaniu. Ja nie będę owijał w bawełnę, że jestem jakimś wielkim streamerem. Parę razy w życiu jakieś tam gierki sobie postreamowałem na swoim drugim kanale, ale generalnie coś tam w temacie wiem. Więc tak długo jak skonfigurujemy sobie OBS-a, mamy do wyboru tryb renderowania software lub właśnie NVENC wykorzystujący kartę graficzną. Jeszcze jakiś czas temu wielu streamerów decydowało się na streamowanie osobnym komputerem przez to, że procesory nie miały zbyt wiele wątków. No i encodery również nie były za bardzo wspierane w programach pokroju OBS-a, dlatego często wybierano drugi komputer, który był dedykowany do streamowania, no i jeden do grania. Teraz na dobrą sprawę to jest przerost formy nad treścią i żeby zacząć streamować, wcale nie trzeba bawić się w takie drogie konfiguracje i można to zrobić bezpośrednio z komputera.
Ten test przeprowadziłem także z procesorem Ryzen 1200AF, który ma tylko 4 rdzenie, 4 wątki, no i z Ryzenem 5 3600, który ma 6 rdzeni i 12 wątków. No to zerknijmy najpierw, jak Counter-Strike Global Offensive wypada na Ryzenie 3200. Tutaj rzeczywiście NVENC sporo pomaga i praktycznie nie mamy żadnego spadku FPS-ów, jeżeli zdecydujemy się streamować z jego wykorzystaniem. W przypadku procesora, który ma więcej rdzeni, więcej wątków, możemy zauważyć, że NVENC rzeczywiście jest troszeczkę wydajniejszy niż streamowanie na samym CPU, jednakże również widzimy różnicę. Shadow of the Tomb Raider to jest gra, która nie tak mocno wykorzystuje procesor i tutaj widzimy, że użycie NVENC-a czy streamowanie CPU ma naprawdę praktycznie zerowy wpływ na to, ile FPS-ów tracimy. Dość podobnie jest również w przypadku mocniejszego procesora z większą ilością rdzeni. Tutaj rzeczywiście minimalnie naprzód wychodzi sam NVENC. Assassin's Creed Odyssey na ustawieniach bardzo wysokich. W przypadku słabego procesora rzeczywiście NVENC delikatnie, 3 klatki różnicy, jest w stanie wyprzedzić streamowanie na CPU. W przypadku mocniejszego procesora tutaj też delikatna różnica, 2 FPS-y więcej na korzyść NVENC-a. Doom Eternal na ustawieniach Ultra Koszmar to jest bardzo ciekawy przypadek, bo tutaj akurat okazuje się, że jest minimalna strata, gdy zdecydujemy się streamować z NVENC-iem. Przypuszczam, że to może mieć coś wspólnego z tym, że Doom działa na API Vulkan, które może nie do końca lubi się z takim miksem. Więc tak, różnice są, ale są, szczerze mówiąc, bardzo niewielkie. To jest mała różnica, to by nic nie dało, bo on był drugi w kulach. Duże różnice zobaczymy w tytułach e-sportowych, takich jak Counter-Strike Global Offensive, League of Legends czy Overwatch, gdzie rzeczywiście musimy mieć dużą ilość FPS-ów. I wiem, że dla przeciętnych ludzi tam różnica kilkudziesięciu klatek to jest mała różnica, jednakże ludzie, którzy grają na wyższym poziomie, grają kompetytywnie, myślę, że dla nich taka różnica może mieć tam jakieś małe znaczenie. Wykorzystanie NVENC-a jednakże przy streamowaniu może się okazać przydatne wówczas, gdybyśmy jeszcze chcieli dodatkowo zapisywać to, co streamujemy i potem posklejać sobie z tego jakieś szoty. Jednakże, tak jak mówię, ja jeżeli chodzi o streamowanie, to ja jestem leszczem. Wybierzmy się do kogoś, kto robi to na poważnie. Wybierzmy się do kogoś, kto ma dedykowane stanowisko do streamowania i mieszka niedaleko. Chodźcie. 15 minutes later. Tak więc, jeżeli mówimy o crossovery, o które nikt nie prosił, ale są, to właśnie dzisiaj jesteśmy u Soshibo i pokażemy wam, jak wygląda streamowanie od kuchni w takim mega wypasionym setupie. Znaczy, to jest mega wypasione, on jest po prostu mega skomplikowany, ten setup, ale pozwala na kilka fajnych rzeczy, na przykład pozwala mi nagrywać surowy materiał, czyli wyłącznie moją kamerę i samą grę w wysokiej rozdzielczości, czyli w 4K, tak jak mam grę włączoną na swoim komputerze, a jednocześnie pozwala mi streamować z wszystkimi, wiecie, tymi overlayami, wyskakującymi jakimiś tam nowymi followersami i tak dalej, w niższej rozdzielczości i to wszystko się dzieje jednocześnie, o dwa takie jakby strumienie są. No trochę jest to skomplikowane, ale myślę, że wytłumaczymy, o co tutaj chodzi. Tak więc Soul ma dwa komputery, które służą do... powiedz nam powiedzieć streamowania. Komputer numer 1 służy do uruchamiania gier, komputer 2 służy do streamowania. Na komputerze numer 2 pierwszy OBS przechwytuje ekran bezpośrednio z komputera numer 1. Następnie jest przekazywany ten obraz z OBS-a 1 do OBS-a numer 2. W OBS-ie numer 2 są nakładane alerty, wszelakie overlaye i tak dalej. OBS numer 1 zapisuje obraz z gry bezpośrednio na dysk bez żadnych zbędnych dodatków, tak żeby Soul mógł go wrzucić sobie potem na YouTube'a. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi OBS, to on jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za stream i tam już te wszystkie nakładki, latające czaty i alerty są wysyłane bezpośrednio na Twitcha. Tak jak właśnie Soul powiedział, może nagrywać i może streamować jednocześnie, no i to też właśnie dużo pomaga mu encoder, bo tak to procesor by się chyba zapocił i nie dałby rady tego wszystkiego przemielić. Znaczy procesor może by dał radę, ale pewnie jeden strumień tylko. Ja aktualnie mam tak, że streamuję procesorem, a nagrywam kartą graficzną NVENC-iem właśnie. Ja osobiście polecam wam jednak pozostać przy jednym komputerze do streamowania. Na pewno jeśli ktoś w ogóle zaczyna swoją przygodę, to niech się nie pakuje w dwa komputery. Nie ma to zupełnie sensu. Jeden komputer, to kiedyś to było tak, że rzeczywiście dwa komputery to trzeba było mieć, jeśli chciało już coś więcej postreamować, bo był duży problem
po prostu nie było tych wielorodzeniowych procesorów, karty graficzne jeszcze nie miały tego encodera tak dobrego, żeby taką jakość móc streamować, a aktualnie spokojnie jeden komputer, procesor wiadomo sobie pracuje, jego wydajność jest przeznaczona na grę. Można też nim oczywiście streamować, ale tak jak i ja, tak i dużo osób nagrywa w tym samym momencie to, co streamuje, bo chce to później gdzieś na przykład, nie wiem, jakieś shoty sobie powycinać, wrzucić coś na YouTube'a. Wiadomo, że to, co się nagrywa na Twitchu w transmisjach Pass Broadcast, to jest niższej jakości, słabo to wygląda, lepiej sobie to samemu na dysk nagrać. No i wtedy właśnie na przykład tą kartą graficzną, tym NVN-kiem można nagrywać, a z uwagi na to, że ten encoder może jakby nie działa tylko jeden encoder, tam można z dwóch też korzystać, to jak nie wiem, na przykład gracie sobie w Fortnite'a czy w PUBG i macie highlightsy, to nie dosyć, że wam się może zapisywać na dysku, to jeszcze wam się highlightsy osobno zapisują i to wszystko karta graficzna robi. A teraz pokażemy wam jeszcze troszeczkę stanowiska. Tak więc na ekranie mamy, tak jak wspominałem, dwa OBS-y. Ten pierwszy nagrywa nam aktualnie w 4K, a drugi streamuje sobie w Full HD i mamy na overlayu logo, które widzą widzowie. Możemy jakiegoś donata otrzymać i on będzie tylko właśnie na tym streamie widoczny, ale już na naszym materiale, który nagrywamy na YouTube'a, nie będzie tego widać, więc będzie lepsza jakość, fajniej się to później montuje, można z tego lepszy materiał złożyć. A na pewno widzowie to docenią. Jeszcze możemy sobie zobaczyć, jak NVN jest wykorzystywany, 50%. Ja teraz wyłączę 4K nagrywanie i od razu spadnie to jego zużycie do jakichś 10%, bo teraz jeszcze idzie ten stream Full HD. Wyłączę jeszcze stream, no i 0% zużycia. Rzeczywiście tutaj NVENC się przydaje, gdy mamy stream 4K, który jest zapisywany bezpośrednio na dysk, a także stream Full HD, który leci bezpośrednio do Twitcha. Tutaj pozwala nam to mieć lepszą jakość, którą wrzucamy na YouTube, a także przyzwoitą jakość na Twitcha, która idzie na żywo. Moi drodzy, to tyle w tym materiale. NVENC to jest naprawdę ciekawa rzecz, zwłaszcza mi on dużo czasu naoszczędzał, gdy zacząłem korzystać z płatnej wersji DaVinci Resolve, no i wtedy no, było na zasadzie duży przeskok przy renderowaniu filmów, dlatego jest to rzecz, o której warto wiedzieć, zwłaszcza jeżeli jesteście twórcami i montujecie filmy. Jeżeli streamujecie, to również możecie mieć z tego jakieś benefity. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS. Pan Świnka. Ha ha ha.